Przypomnijmy, w maju ubiegłego roku na budowę parkingu przy ulicy Kamiennej miasto otrzymało dofinansowanie na kwotę blisko 32 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z programu Polski Ład. Teraz na realizację tej długo wyczekiwanej inwestycji miasto ogłosiło przetarg. Wczoraj pojawiło się ogłoszenie. Ono zostało tak naprawdę wysłane do publikacji w tamtym tygodniu ze względu na to, że będzie to zamówienie, którego publikacja jest wymagana w Dzienniku Unii Europejskiej. I ono się właśnie wczoraj ukazało i formalnie czekamy na zgłaszanie potencjalnych wykonawców do 5 marca. 5 marca, godzina 12, sądzimy, że będzie zainteresowanie. Liczymy na to, bo rzeczywiście inwestycja kluczowa, no i też wydaje się, że dla przedsiębiorców jest to w tych czasach, kiedy troszeczkę zastój widzimy na rynku budowlanym, jakaś perspektywa na prawie półtora roku, prawie dwa lata do tego, aby móc wykonywać takie działania, mieć taką umowę do wykonania. W ramach inwestycji ma powstać 325 miejsc dla samochodów osobowych w czterokondygnacyjnym budynku oraz 13 miejsc dla autobusów na zewnątrz. Plus jeszcze 7 miejsc naziemnych. Myślę, że to na sezon dla centrum miasta będzie idealne po to, aby te korki i ten problem komunikacyjny w centrum miasta rozwiązać. Jaki będzie wynik, liczymy, że dobry i że już wkrótce przystąpimy do pracy. Jeżeli to będzie możliwe, to czerwiec będzie tym momentem, kiedy będziemy przekazywać plac budowy. No i do końca 2025 roku, 2024 roku liczymy na to, że będziemy ten parking budować. Także proszę trzymać kciuki, aby wykonawcy poradzili sobie z trudnym zamówieniem, bo takie zamówienie przekraczające ten próg, kiedy trzeba złożyć to poprzez platformę unijną, no to jest rzeczywiście trudne. Trzymamy kciuki, zapraszamy potencjalnych wykonawców. Cieszymy się, bo pytają o to wykonawcy z Kołobrzegu. Być może będzie to takie konsorcjum firm z kołobrzeskich, co będzie jeszcze chyba lepszą wiadomością dla nas, że to właśnie nasi kołobrzeżanie będą mogli na ten parking budować. Planowane uruchomienie parkingu przewidywane jest na 2024 rok. Zarządzanie obiektem ma objąć komunikacja miejska.